Miejsce piąte, Clarence. To nie jest aż tak zła kreskówka. Niektóre odcinki są naprawdę bardzo fajne, chociaż niektóre, te nowsze, są naprawdę beznadziejne. Ogólnie główny bohater, czyli oczywiście Clarence, jest głupi. Jest na dobrą sprawę idiotą, który w głównej mierze robi jakieś idiotyczne rzeczy, które czasem, przyznaję, są śmieszne. Czasem. Jego przyjaciele, czyli Jeff i Sumo, są nawet całkiem spoko. Szczególnie Sumo, on jest najlepszy. To jest absolutnie moja ulubiona postać, no i ta kreskówka mogłaby być o nim. Animacja jest przyzwoita, powiedziałbym nawet, że jest ładna. Jednak jakość tych odcinków pozostawia wiele do życzenia. W większości odcinków, bo niektóre, tak jak na przykład ten odcinek z Zo, są bardzo fajne. Miejsce czwarte, Yokai Watch. Obejrzałem parę odcinków i są one najzwyczajniej w świecie nudne. To wszystko, co mogę powiedzieć o tej kreskówce. Ona jest najzwyczajniej w świecie nudna i tyle. Miejsce trzecie, Witajcie w Wayne. Ta kreskówka to dosłownie wodokrzmoty małe w budynku. To tyle. Może nie jest szczególnie super zła, ale tak samo jak Yokai Watch. To jest po prostu niemożebnie nudne. Miejsce drugie, Family Guy. Ta kreskówka chyba nie wie, jaka chce być. Z jednej strony jest trochę patologiczna, jak Brickleberry. Z drugiej strony nie jest dostatecznie patologiczna, jak Brickleberry. Żarty w tej kreskówce w większości nie są śmieszne. I w dodatku animacja jest, no nie oszukujmy się, kijowa. Kiedy jakaś postać mówi, to wszystkie inne nagle zastygają bez ruchu. Jakbym miał wybór pomiędzy oglądaniem Simpsonów do końca życia, albo oglądaniem Family Guy do końca życia, wybrałbym Simpsonów. Miejsce pierwsze. Chyba wszyscy wiecie, co jest na miejscu pierwszym. Blok Ekipa. Dlaczego nienawidzę Blok Ekipy? Powód jest prosty, ponieważ Walaszek Grubas robi te beznadziejne odcinki, zamiast robić nowe odcinki Bomby, albo chociaż Egzorcysty. Dobra, może nawet Konia Rafała, bo już Koń Rafał jest lepszy niż to. Do odcinków Blok Ekipy non-stop wpychane są jakieś reklamy. Kiedyś te stare odcinki to jeszcze były w miarę okej, a jeśli się teraz zdarzy jakiś fajny odcinek, to później okazuje się, że główni bohaterowie mieli fazę i to wszystko były tylko halucynacje. Swoją drogą, jeden z odcinków został wydany dwa razy, dosłownie. Był to odcinek Eko Barys Grochowa, a część druga. I w tym odcinku widzimy świat oczami głównych bohaterów, bo wiecie, oczywiście są naćpani. No i później pod koniec odcinka okazuje się, że po prostu mieli fazę i tyle. Jednak wiecie co? Następny odcinek to jest dosłownie ten sam odcinek, tylko bez fazy. Po prostu jest to ten sam odcinek, tylko widziany oczami normalnego, przeciętnego człowieka. I pytam się, dlaczego Walaszek nie mógł po prostu zrobić tego odcinka na fazie i po prostu dodać jakieś krótkie scenki, kilkusekundowe, przedstawiające, co się naprawdę dzieje? Odpowiedź, ponieważ wydanie dwóch odcinków oddzielnie mu się po prostu bardziej opłaca. To właśnie jest definicja tego, jaki teraz jest Bartosz Walaszek. Jest po prostu pazerny i tyle. I zamiast zrobić odcinek porządnie, to woli wydać dwa odcinki, byleby tylko miał więcej hajsu. No i jeszcze swoją drogą, w niektórych odcinkach jest strasznie dziwna cenzura. Chociażby, czasami w autach wisi odświeżacz powietrza. Tutaj, w aucie głównych bohaterów, również wisi taki odświeżacz powietrza w kształcie choinki. I z niewiadomych powodów jest on ocenzurowany. Tak, mimo iż nie ma żadnych praw autorskich, Walaszek chyba sam go rysował swoją drogą. Jednak mimo to jest ocenzurowany. A czasami ta cenzura nawet nie jest porządnie nałożona. To jest absolutny syf. Swoją drogą, tą kreskówkę można by podsumować trzema słowami. Alkohol, dziewczyny, zła animacja. I jeszcze czasem narkotyki. No i czasami widać, że Walaszek ma fajne pomysły. Na przykład w ostatnim odcinku główni bohaterowie byli smokiem. Oczywiście dlatego, że się naćpali. No i ten smok, kiedy się rozdzielał, no to krwawił. No i to jest dobry pomysł. Jednak oczywiście okazało się, że to tylko faza. No i ta kreskówka oczywiście przy prawie każdej możliwej okazji krzyczy: transgenderowe osoby złe, kobiety złe, Polska dla Polaków. No i również według tej kreskówki, jeśli ktoś ci grozi lub coś ci zrobi poważnego, to nie możesz iść z tym na policję, no bo ty jesteś tym złym. Tak jak w Bad Boyu, czyli okropnym serialu, który w sumie chyba zrecenzuję, może kiedyś. Tam jedna z postaci ma uciętą nogę i nawet nie wnosi oskarżenia, bo wtedy on by był tym złym. Idiotyzm, jednym słowem. Oczywiście kreskówka ma super przewidywalne plot twisty, no i żenujące żarty. No i w sumie na dobrą sprawę jedyne dwie fajne postaci to Pan Wiesio oraz Cialis. Mają śmieszne dialogi, śmieszne żarty. To są po prostu bardzo dobre postaci. No i ja bym z tej kreskówki usunął wszystkie inne postaci, zostawił tylko Pana Wiesia i Cialisa. Wtedy ta kreskówka by była absolutnym złotem. Nawet nie złotem, platyną. No ale niestety jest tylko zapychaczem
i leniwą wymówką Walaszka, żeby nie było nowych odcinków Bomby. Jednak mimo to, jakimś cudem ludzie ją lubią, odcinki dostają dużo lajków, no i nawet widziałem ludzi, którzy piszą, to jest lepsze niż Kapitan Bomba. Ja naprawdę nie wiem, skąd tacy ludzie się biorą. Czy oni siedzieli w piwnicy przez 30 lat i nawet nie widzieli Kapitana Bomby? Czy oni hejtują Kapitana Bombę tylko i wyłącznie dlatego, że jest to lepsza kreskówka niż Log Ekipa? Czy ci ludzie to Marik raz, dwa, trzy, cztery? Marik raz, dwa, trzy, cztery! Wróciłem! Z kolegami! Dzisiaj będzie Marik raz, dwa, trzy, cztery! Porucznika Kabury też nie lubię, ponieważ to jest dosłownie podróbka Kapitana Bomby. Nawet pojawiają się tam niektóre postaci z Kapitana Bomby, takie jak chociażby chyba syn, Grande Sergio, no i również kosmici z Kapitana Bomby oczywiście się pojawiają. Nie mogę wypowiedzieć ich nazwy, ponieważ oczywiście YouTube zablokuje mi film. No i Walaszek na dobrą sprawę próbuje przemienić porucznika Kaburę w Kapitana Bombę. No i mu się nie udaje. Niby tam mówi, że miesiąc gratis to uczciwa cena, jednak to nieprawda. Ponieważ kopia nigdy nie będzie oryginałem. Walaszek powinien anulować tą kreskówkę i dać nam Kapitana Bombę. Albo porucznika Kaburę, którego nam kiedyś obiecywał, ponieważ kiedyś, jak już Kapitan Bomba niestety umarł, dostaliśmy teaser porucznika Kabury. I tam wszystko było epickie. To był dosłownie nowy Kapitan Bomba. Porucznik Kabura wyglądał zarąbiście, był kozakiem, animacja była świetna. To by było coś, to by było epickie, to byłby dosłownie nowy Bomba. Syn Kapitana Bomby. Ale chyba Walaszek zapomniał, że coś takiego zrobił, no i porucznik Kabura, którego dostaliśmy, nie jest taki. I to jest dowód na to, że Walaszek tak naprawdę nie dba już o swoje kreskówki, tylko po prostu chce mieć wyświetlenia, chce mieć hajs. Walaszek wziął miliony, a Bomby dalej nie ma. Gdzie Bomba? Gdzie średnia hawajska? Za Jahasia Bomba był!